Katarzyna Zielińska apeluje do fanek, prosi, by nie gwiazd, to wielogodzinna praca całej ekipy. Katarzyna Zielińska zadebiutowała w filmie już w czasie studiów. I to od razu na dużym ekranie, pojawiła się w 1999 roku. W polsko-węgiersko-niemieckiej produkcji Córy Szczęścia. W kolejnych latach zagrała w kilku polskich filmach, Quo Vadis, 2001 roku. Przecinek Dzień Sfira, 2002 roku, oraz Mój Nikifor, 2004 roku. W serialach zaczęła grać dopiero w 2005 roku. Pojawiła się w dwóch odcinkach z Lotopolskich, a w następnym roku Alen się kreci, 2006 roku. Kropka. Rok później zagrała w Placu Zbawiciela Krzysztofa Krezłego, pojawiła się też w serialach Barwy Szczęścia oraz Przyjaciółki. W ostatnim czasie aktorka skupia się głównie na teatrze. W 2021 roku Zielińska przyznała, że zmagała się z depresją pocovidową. Aktorka długo odzyskiwała siły. Kiedy przyszedł kolejny cios, śmierć matki jesienią ubiegłego roku, Zielińska udzieliła wywiadu Magdzie Molek. Podczas rozmowy aktorka nie umiała powstrzymać emocji i rozplakała się. Jestem normalna kaska, która już od roku czasu musi sobie codziennie poplakać, codziennie placzę sobie wieczorem i jest mi lepiej rano, po prostu wyznala. W tym wywiadzie Zielińska stwierdziła, że ma dość ukrywania emocji. Chce zerwać z wizerunkiem aktorki, która tylko gra, chce postawić granice. Od tego momentu na Instagramie aktorki często pojawiają się wpisy dodające otuchy innym kobietom. Teraz aktorka zamieściła kilka swoich zdjęć, na których widać, jak się zmieniła. Tamta kaska zaadresowana do wszystkich dziewczyn, zbyt kolorowa przy kości. Kropka, czy pasuje na okładki, ale piękna. Pełna uśmiechu i wiary w to, że świat jest wspaniały i że trzeba być sobą. Mieć marzenia i wierzyć, że jestem jego bardzo wartościowa częścią. Zaczęła swój wpis aktorka. Dalej przyznała, że ma sporo kompleksów, nad którymi pracuje. Zdarzają się jej złe dni, ale stara się z optymizmem patrzeć w przyszłość. Powiem wam, że często tęsknię za tamta kaska. Nieidealna, kolorowa, uśmiechnięta, która nie oceniała siebie, patrzyła na siebie łagodnym okiem i czuła się fantastycznie sama z sobą. Chciała się zmieniać, ale przyświecało jej hasło, nic za wszelkie ceny, jestem super fajna babka. Chcę spełniać marzenia, nikt mi tego nie odbierze. Kocham świat i każdy moment, który przynosi coś do zrobienia, wykonania, pokonania, zaplanowania. Mam swoje ideale i spokojnie sobie do nich dadzę. Wspomina dawna siebie. Aktorka twierdzi, że choć była nie idealan, jak na internetowe standardy, to była szczęśliwa. Często wracam do tamtych nieidealnych zdjęć i mówię sobie, za mało tamtej ciebie kaska. Ze slącem na twarzy i w sercu. Chociaż poplakać zawsze lubiłam. To oczyszcza, przyznaje Zielińska. Dalej aktorka zaapelowała do swoich fanek, by nie starali się wyglądać jak gwiazdy z okładek. Bo to nie jest rzeczywiste wizerunki tych osób, nie oceniajcie siebie, jesteście wspaniale. Madre, piękniejsze niż te wszystkie super wypracowane obrazki z internetu. Wiecie, ile muszę przygotowywać się do sesji, żeby pokazać się na okładce? To wielogodzinna praca całej ekipy. Setki zdjęć, z których trzeba wybrać tę jedyna, najlepsza. A i tak najbardziej kocham poranki z rozczochranym włosem i kremem na twarzy. Bo to ja. Ta prawdziwa kaska. I nie dajmy sobie wmówić, że mamy wyglądać jak na okładce czy retuszowanym zdjęciu z sieci. To nudne. Uwierzcie mi. Zielińska podkreśla, że każda z nas jest piękna, wartościowa, madra i silna. Niezależnie od wieku, rozmiaru, zamieszkania czy wykonywanego zawodu. No i trzymam za wasze i moje marzenia. Pes i nie bójmy się stawić granic i mówić nie. Pomyślmy o swoim komforcie. Ja też się tego uczę. I baczmy dla samych siebie łagodne i wyrozumiale.